Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strals, a dzisiaj lecimy sobie dalej w Adam Lost Memories. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym kończyliśmy poprzedni odcinek, gdzie dostaliśmy aparat, ciemne pomieszczenie. Prawdopodobnie pani potwór gdzieś tam jest. Wyczuwam, że w momencie, kiedy będziemy sobie strzelać to zdjęcie, to ona kiedyś tam się pojawi. No, mam wrażenie, że się w ogóle nie przesuwam w tej ciemności. Nie, no dobra, przesuwamy się. Jezus Maria! Jezus Maria, dlaczego? Ale to było chamskie już na samym początku odcinka. Jezus Maria! To dzisiejszy odcinek pod znakiem krzyków, widzę. Do 3 razy sztuka, proszę pani. Tym razem mi pani już nie wystraszy. Żartowałam, pewnie mi pani jeszcze wiele razy wystraszy. Jezu, ale to było dobre. To było takie spodziewane, ale... To było takie spodziewane, ale... i tak wywarło na mnie... Wow. Strach niesamowity. Jednak prawdziwy, dobry, stary jumpscare to jest to w horrorku. O nie, czy to kostnica? Przynajmniej mamy drugi klocek. Strzykawkę? Coś? I can't use my corpse. My corpse? Może chcesz szczękę mu dać? Nie? Łomem przywalić? Cokolwiek temu zrobić? Obciąć coś? Posmarować? Nie? Nie chcesz tego posmarować? A na pewno nie chcesz mu dać szczęki? O! No tak, przecież mieliśmy skalpel, ale... Co zrobiliśmy? Hol. Teraz? Nie, gdzie ty masz tą dziurę? Czy teraz mam mu szczękę wsadzić? Nie. Ale czuję się trochę zagubiona teraz. Hol. Tym nic nie zrobię. To nie jest tak, że teraz sobie przedłużam i wszystko klikam, bo po prostu muszę odreagować po poprzednim jumpscare'ku. Nie, nie, nie. Nic bardziej mylnego, drodzy państwo. Bolt cutter, nie. No. No ja bym tutaj na logikę tą szczękę wsadziła, a nie jej żółty klocek czy łom. Tego też nie możesz użyć, dobra. No dobra, ale... Dobra, może my czegoś po prostu nie mamy. Dobra. Pick up. Memory card. Dobra. Czy teraz będzie więcej zdjęć? O, 3551. Zapiszę to sobie. 3551. To może być kod do tych drzwi, które się nie chciały otworzyć wcześniej. Czy które były na klucz po prostu w tym pomieszczeniu, gdzie wybieraliśmy sobie. Dobra, ale... Ale... Whiteboard. To wygląda, jak tutaj byśmy mieli coś wsadzić. Tylko co? No klocek to raczej nie. Dobra. Nie, no zostawmy to. I tego trupa... Nacięliśmy sobie trupa i... Może tak to zostawmy na razie. Może tutaj będziemy musieli się wrócić po prostu. Push. Papa, jeszcze do ciebie wrócę. Zrobiłam ci dziurę w brzuchu, to by wypadało coś z tym zrobić. Dobra. I czy my teraz wrócimy się tutaj na górę? Tak. Tak, tak, tak. Tutaj było to rozwidlenie.
I tutaj mogliśmy zostawić klockę. Tak? Nie? Kłamałam, to nie było to miejsce. Sprawdzałam was po prostu, czy uważnie patrzyliście, gdzie idę. Dobra, tutaj jest miejsce na klocka, czyli potrzebujemy jeszcze dwóch. Do czego to będzie nam służyło? Pewnie to się nie otworzy. It's locked. Otworzy się pewnie dopiero w momencie, kiedy zdobędziemy wszystkie klocki. Teraz idziemy do pokoju, do którego znaleźliśmy klucz. Mam nadzieję, że to będzie ten pokój, a nie inny. A co my w ogóle podnieśliśmy? Strzykawkę, dobra. Ale tam jeszcze z drugiej strony nas nie było, więc myślę, że będziemy mogli sobie pójść tam spróbować. Ups, ups, ups. Byle nie spać. Dobra. Udało się. I stąd przyszliśmy, z tego co pamiętam. Aha, dobra. A ja tak cały czas rozmyślałam, czy nie popełniam błędu, przychodząc tam. No najwidoczniej moja kobieca intuicja zadziałała dobrze. Open. Dobra, bo do góry kliknąć. Już się trochę bałam, że nie będziemy mogli wrócić. Ale dzień dobry. 6-4 i kod to 3-5-5-1. 64. Gdzie jest pokój 64 w takim razie? A to? Tutaj byliśmy w ogóle? Oh shit. Cofnij się. Który to był pokój jeszcze raz? 64, dobra. 8-8. 5-3. 64. No. Już nie mogę doczekać, co nas tutaj będzie czekało. Wow, rury jakieś. Rury i... Some kind of chemicals. Dobra. I kluczyk. O Jezu, gdzieś było miejsce na kluczyk, ale... Ale gdzie? To jest bardzo dobre pytanie, bo szczerze to nie pamiętam. A to może na razie sobie poczytajmy. Sylwia, that left us again. Dobra, czyli bardzo często ten tatuś ich zostawiał. He left us again. Okej. Okay. They left me. Kto cię zostawił? Okej, okay, no to fajny zapis tekstowy, szanuję bardzo. Teraz pytanie. Czy tutaj możemy tego klucza użyć? O, jak pięknie. Długo nie musieliśmy błądzić. Zaskakujące. Przeważnie, jak dostaję klucz do jakiegoś pomieszczenia, to potem pół godziny muszę krążyć i szukać miejsca. No ale teraz zadziwiająco sprawnie poszło. O nie, długi, prosty korytarz, jasny. O, w razie czego to tutaj i w prawo są drzwi, dobra. Gdybyśmy musieli uciekać, czy coś nas chwyci teraz za ściany? Czy to możliwe, że to jest po prostu... Dobra, to nie jest zwyczajny korytarz. Czemu krew spływa ze ścian? No chyba sobie żartujesz, gro. Co podniosłam? Klocek? Tutaj niczego nie mogę podnieść? Halo? Halo, gro. Hej, to nie jest śmieszne, gro. Proszę mnie wypuścić. Co to było? Dlaczego to była wielka głowa jakiegoś dzieciaka? Czy to była jakaś analogia zwierzątka w klatce? I ten dzieciak po prostu się patrzył?
A co my podnieśliśmy? Klocek. Dobra, klocuszek. Czyli jakbyśmy... To jest pozamykane. The door is broken. Storage. Który to... Czy tutaj byliśmy? Sprawdzę to na wszelki wypadek. Tak, tutaj byliśmy, tutaj dostaliśmy klucz. Dostaliśmy klucz i spray jakiś. A teraz do końca nie wiem, gdzie powinnam się udać. To może po prostu udam się do tego pomieszczenia. Do tego pomieszczenia, gdzie się klucuszki dawało. To był 8-8 chyba. I tam nas jeszcze nie było. Albo może sobie pójdziemy najpierw tutaj. Skoro i tak będziemy się musieli wrócić z jeszcze jednym klockiem, to bez sensu tak krążyć. It won't budge. The door is broken. Broken. Oj, nie podoba mi się to mrugające światło. Już z początku odcinka mam traumę. Do końca życia prawdopodobnie. Coś wyczułam, że dzisiaj będzie spanko przy zapalonym świetle. Żeby nic takiego mi się nie pojawiło w pokoju. Nie, no proszę, gro. Co, to wszystko zamknięte? Tu możemy czegoś użyć. A kiedy my to podnieśliśmy? Tweezer. Dobra, musimy się nawrócić tam do pana trupa. Nie ominie nas ta zabawa. Nawet nie zauważyłam momentu, w którym takie coś podnieśliśmy. Chyba byłam w takim wielkim szoku, że to się wydarzyło tam. Nie, to nie było tutaj. No to gdzie w takim razie to było? To było w tym pierwszym? 53 w takim razie? 64. To jest 53. Tak? Nie. Może. Dobra. Sprawdźmy to. Tutaj byliśmy, sobie kiedyś przychodziliśmy ładnie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to, jaki strach nas tutaj czeka. Dobra, może to było 64? Nie, no mi się wydawało, że to było 88. Na pewno nie. Naprzeciwko, tutaj pięknie pani nam szła. Czerwoniutko. Nie. Tu tylko zepsuliśmy ten wiatrak. Boże, czy my teraz będziemy musieli przejść przez ten cały korytarz z tą krwią? W sensie tam, gdzie ta pani wyskakiwała, gdzie było tak ciemno? 64. Tutaj byliśmy. A tutaj było to pomieszczenie, w którym podnieśliśmy. Tak, to jest ten długi korytarz. Tutaj nic nie ma. W tym korytarzu nic nie ma. Dobra, Paula. Może tak zaczęłaś się chwalić, że masz orientację w terenie dobrą i... I od razu pierwsze kłopoty. Czyli to było 64. 64 nie. Czyli zostaje 53 nam. No to musi być to. Nic innego tam nie mamy. Żadnej innej drogi. No tak, no przecież tutaj przechodziłaś, Paula, przez to.
Ale z ciebie jest wielki dzban. Ja nie wierzę w to po prostu. Nie, to nie jest to. Tutaj byliśmy, tutaj coś podnosiliśmy. I tutaj więcej nie ma? Nie. No to teraz pytanie. Gdzie jest przejście? Gdzie jest przejście do tamtego, skoro 53 to nie było? Ten pokój, który otworzyliśmy na klucz, też nie było tym. Czuję się zagubiona. Dobra. Dobra, na spokojnie, Paula. Jak to nie było to, to musiało być 88 na bank. Na bank to było 88. Tylko tutaj coś pominęłam. Najwyraźniej. Nie, no nie ma. Że czy ja jestem jakaś ślepa, że tego nie widzę tutaj? Czy tutaj jest wyjście w jakąś inną stronę jeszcze? To jest 88 i tu nic nie ma. A w tym miejscu? Tutaj są te drzwi, do których nie możemy się nigdzie dostać. Tutaj jest wszystko pozamykane. Dobra, tutaj czegoś potrzebujemy. There's no gap, dobra. Śrubokręt? Co ci się działo z oczami przez chwilę? Czy tutaj ewidentnie niczego nie zrobimy? Dobra. No, tu jest ściana po prostu. Jestem zagubiona bardzo. 64, nic nie było. A w tych dwóch? Nie, no tutaj był ten długi korytarz. Możemy się cofnąć? Nie, nie możemy się cofnąć. Boże, czy ja naprawdę jestem taka ślepa, że tutaj nie widzę? It won't budge. It's jumped. It won't budge. 64. It won't budge. It's locked. It won't budge. It's jumped. Nie chcę nawet o tym rozmawiać. Tak ciemna cały czas. Kompletnie zapomniałam o tym przejść tutaj. Nie wiem, co się stało w mojej głowie, że zapomniałam o tym, że schodziliśmy w dół. No, ale mam nadzieję, że będziemy mogli tą windą się przetransportować. No, tylko jeszcze jednego nam brakuje, tylko. Pytanie, do czego są to układanki? Do czego są to puzzle? Oby tutaj winda... Jest winda. Dobra. Całe szczęście, że nie musimy przez ten ciemny pomieszczenie przechodzić jeszcze raz. A przynajmniej zwiedziliśmy sobie wszystkie lokacje 50 razy i wiemy, gdzie trzeba iść w razie czego. Albo gdzie nie trzeba iść, bo już wszystko w sumie znaleźliśmy. Dobra. Pick up. Dziękuję bardzo. Jest pan bardzo uprzejmym trupem. Co to za wielka łapa była? Mam nadzieję, że ona nas teraz tutaj nie dojedzie jakoś i pozwoli nam
Pozwoli nam tego klocuszka tutaj zostawić. To byłoby smutne, gdybyśmy zginęli, mając jeden klocuszek tylko. No i co? It's locked? Ale... jak to jest locked? Halo. Czy ja to muszę... czy ja to muszę w odpowiedniej kolejności ustawić? Może na nich coś napisane. Purple toy, green toy, red toy, dobra. Dobra, dobra. Czy my mamy tutaj gdzieś jakiś wzór? Może? Na kamerze? Nie. Dobra, więc to jednak będzie cięższe niż myślałam, że będzie. Dobra, wyjdź mi z tego. Dobra, to co, może czerwony, żółty, niebieski, fioletowy? No Boże, to było całkowicie przypadkowe. Dobra. Ki. Tylko do czego to jest klucz w takim razie teraz? Było coś takiego po drodze zamkniętego. Ale oczywiście nie pamiętam już, w którym miejscu go używałam. A wskoczył tutaj ładnie. Chyba, że tutaj? Jak już tutaj jesteśmy, to może to sprawdzę. Żeby nie było, że potem będę się znowu 50 tysięcy razy cofać. A nie, ja teraz się cofnęłam, dobra. Jezu, prawie spadłam. Tak szybko poleciałam na to. Dobra. Ale idzie naprawdę się zgubić tutaj w tych tunelach. Zwłaszcza jeszcze z taką słabą orientacją w terenie jak ja. Najważniejsze, że były straszaki na sam początek. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj są drzwi. Tutaj, o tym miejscu mówiłam. O to miejsce mi chodziło, żeby się dostać. Tam były jakieś drzwi też. Czy to nie jest to? Czy z tych drzwi przyszliśmy właśnie? Czy ja zrobiłam jakieś takie piękne kółeczko duże? Tak, na to wygląda. Dobra, a to może te drzwi otworzą któreś drzwi tam w góry, w tym pomieszczeniu, no wprost całkowicie. Przepraszam, co? Ja muszę wejść po schodach do góry teraz, dobra. Kiedyś może się nauczę jakiejś orientacji w terenie, jakieś szybkie kursy z geografii, szybkie zapamiętywanie ścieżek, jakieś mapy. Właśnie, mapa by się tutaj przydała. O. O to pomieszczenie mi chodziło na początku. Tutaj jest ta woda i w ogóle, ale... tutaj chyba nic nie możemy zrobić. Też... nie. Dobra. A jestem ciekawa, czy był jakiś kod, wzór podany na te klocki wcześniej, ja to pominęłam po prostu, czy to trzeba było tak przypadkowo sobie postrzelać. Z czemu tak błądzę w tej grze, halo, już było tak dobrze przez chwilę. O. Nie. Nie, zdecydowanie nie. Już było tak dobrze przez chwilę, już miałam tutaj wszystko ogarnięte. A teraz nagle znowu milion ścieżek błądzenia. Na pewno tutaj nie było tego wyjścia? Nie.
Tędy nie, tutaj przechodzimy rurą. Że łatwo wejść, trudno wyjść. To jest naprawdę jak taki wielki jeden labirynt. A jakby nas tutaj miało coś jeszcze gonić, to już w ogóle chyba bym na zawał zeszła. Dobra. A na pewno tutaj przechodziłam. I gdzieś tutaj powinno być to wyjście. Jest. Czyli moja orientacja tak tylko w połowie jest zepsuta. Częściowo też ogarnia. Halo, dzień dobry. Tutaj były jakieś drzwi, których nie mogliśmy otworzyć. Te? Nie. Te tutaj? Czy to będzie klucz do nich? Czyli co tutaj się dzieje? Szkielet człowieka, skulony. Co, nic tu nie ma? To ja otworzyłam te drzwi, czy one się same otworzyły? Dobra, to ja otworzyłam. Już myślałam, że coś tutaj... To aparacik, chcesz zrobić temu zdjęcie? Ej, no ale bez jaj, gro. Co to za pomieszczenie? Czemu tu nic nie ma? Nie wiem, czy tak... Dobra, jest coś jednak. Mam tam skoczyć? Dobra. Już się bałam, że takie pomieszczenie dali, gdzie niczego nie ma, ale to byłoby w sumie zbytnio nielogiczne. Dlaczego byśmy zdobywali ten klucz i nigdzie byśmy nie mogli przejść? W tym pomieszczeniu na dole byliśmy. To jest to nasze ulubione pomieszczenie z wodą. Water storage tank jest at 132%. The system needs to... No tak, to wiemy. Dobra, kolejne drzwi tutaj. Ukryte bardzo. Byłam o włos od niezauważenia ich już. I byśmy sobie dalej błądzili. Tak jak to w dzisiejszym odcinku nastąpiło wiele, wiele razy. A to może co? Zaczniemy od lewej strony sobie tutaj. Co to jest to? A to pewnie będzie trzeba w jakiejś odpowiedniej kolejności wcisnąć. No ale tego na razie nie wiem, więc to możemy zostawić sobie w spokoju. Czy z drugiej strony... Z drugiej strony jest dokładnie to samo. Czy ja coś zrobiłam przez przypadek? Czy ja przez przypadek trafiłam w dobrą kombinację tego wszystkiego? Też niemożliwe, tak jak z tymi klockami się udało. Nie, dobra, nie będziemy tutaj. Tu jest za dużo. 6 przycisków to jednak trochę cięższa zabawa niż z 4. W sumie to do końca nawet nie wiem, czy to się udało, czy nie. Open. O nie, kolejne dwa zejścia. Może najpierw zejdę w dół. Zobaczę, co tutaj jest ciekawego. A, nic. A ta gra jest taka postępna, że wiele razy już nam zrobiła tak, że tutaj mamy jakieś niby przejście, niby coś, a tak naprawdę się okazuje, że tam jest ślepy zaułek. Co, moi drodzy, może w tym miejscu sobie zakończymy kolejny odcinek. Trochę się dzisiaj podziało, kilka razy się wystraszyłam. Sporo błądzenia było i mam nadzieję, że w następnym odcinku już takiego błądzenia nie będzie głupiego. Co, jeżeli wam się podobało, możecie zostawić lajka w górę. Co, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.